To koniec, ja wychodzę. Elo, elo, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie dwie naprawdę mega rzeczy. Ale zanim to zrobimy, to pamiętajcie, by koniecznie stawić łapkę w górę, suba z dzwonkiem i napisać komentarzu właśnie w Robloxie, ponieważ cały czas trwa giveaway moment na kolejną już biedronkę, którą rozdaję. Może to być na przykład taka biedronka, zobaczcie, akurat tą możecie wygrać, zobaczcie, taką biedronkę możecie wygrać, pamiętajcie o tym. A słuchajcie, wyniki konkursu na poprzednią biedronkę z kilku poprzednich filmów będą na moim Instagramie, moi drodzy, tam jest taki post z biedronką, gdzie musicie skomentować właśnie w Robloxie i moi drodzy, wtedy wyłoni osobę, która właśnie i subskrybuje kanał i napisała pod filmem komentarz, stawiła łapkę w górę i oczywiście, która tam napisała w komentarzu swój nick w Robloxie, więc pamiętajcie o tym, żeby tam wpaść koniecznie, ponieważ tam będą właśnie wyniki tego konkursu, pamiętajcie o tym, a wyniki akurat tego konkursu na biedronkę będą na YouTube, więc jak coś to luz. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj słuchajcie, omówimy sobie dwie kwestie. Pierwszą kwestią, oczywiście, moi drodzy, jeszcze jedna sprawa. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dziewczyn, które oglądają ten film, ponieważ, moi drodzy, dzisiaj mamy Dzień Kobiet, więc wszystkiego najlepszego. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj słuchajcie, omówimy sobie dwie rzeczy, ponieważ, moi drodzy, zobaczymy, co za ubrania doszły. Oraz, moi drodzy, pomyślałem, że zrobimy dzisiaj mega głupią rzecz. Ale o tym, moi drodzy, za chwilę po kolei. Na początku zobaczmy te wszystkie nowe ubrania, słuchajcie, które nam doszły. I oczywiście pamiętajcie, żeby koniecznie wpaść, moi drodzy, na Discorda, na właśnie tego Instagrama, na grupę w Robloxie. No i, moi drodzy, pamiętajcie o tym właśnie, zwłaszcza na tego Discorda, bo tam jest naprawdę sporo spoko fajnych rzeczy. Jakby ktoś z was chciał zostać wspierającym, to zapraszam, jest taka funkcja wspieraj na kanale, to jest jakby taki donate, tylko że tam są różne po prostu korzyści z tego. Więc zapraszam, moi drodzy, w każdym razie przejdźmy na początek do tego, co się stało z ubraniami. Bo jak pewnie, moi drodzy, słyszeliście, mieliśmy taki update z takim małym failem, troszkę nieudany był ten update, ale to już mierza z tym, pewnie wiecie o co chodzi. W każdym razie, moi drodzy, doszły nam nowe ubrania od soboty i zobaczmy, co takiego mamy w końcu, ponieważ wszyscy się tam pytali: Jeremi, co to będą za ubrania, co to się tam dzieje, co to będziemy się ubierać, moi drodzy. Właśnie teraz to zobaczymy i słuchajcie, moi drodzy, zobaczmy, co takiego nowego nam tutaj doszło. Zobaczcie, wow, co to jest, zobaczcie, mamy tutaj, mam jaki kostium, wow. Zobaczcie, jaki kostium mamy. Za 300 robuxów. To jest naprawdę drogi, oni przesadzają z tymi cenami, serio. 300 robuxów to taki, to fajny, fajny strój pirata. Mega mi się podoba ten Pirate Costume Pack. Naprawdę jest mega super, ale no adopt me. Naprawdę, jak Boga kocham, 300 robuxów za to, to jest naprawdę za dużo. Tyle kosztuje pet, naprawdę adopt me. Halo, jeżeli to słyszycie, tu, o tak, za drogo. Naprawdę za drogo. W każdym razie, moi drodzy, mamy też, zobaczcie, nowe oksy mamy. Mamy nowe okularki naszego, moi drodzy, peta. Za 750, moi drodzy, bardzo fajne. Ja je od razu kupuję. W każdym razie, moi drodzy, mamy jeszcze takie jakie okulary, te są też fajne, mega mi się podobają, też je kupię, wiecie? W każdym razie, moi drodzy, mamy też tutaj, zobaczmy, mamy kolejne sandały, mamy nasze polskie biedronkowe sandały, moi drodzy, naprawdę super. W każdym razie, moi drodzy, mamy też taką melonową czapkę, zobaczcie, już naprawdę, te itemy są lepsze niż poprzednie, to, moi drodzy, autentycznie są one lepsze niż poprzednie te ubrania. Mamy za 150 taką czapeczkę, mamy, moi drodzy, takie tutaj wisiorki, zobaczcie, za ile? Za 150, no i mamy takie małe tutaj anteny. Mamy, możemy mieć psa z antenami. Już trochę to dziwnie wygląda, moi drodzy. W każdym razie, no, psa z antenami możemy mieć za 150 baksów. No, jakby ktoś chciał mieć, moi drodzy, domontować sobie do psa anteny, może, może cyfrowy Polsat odbierze. W każdym razie, nie żartuję. W każdym razie, moi drodzy, no, naprawdę fajnie się to zapowiada. Naprawdę mi się podoba. Ten strój mi się podoba, ale 300 robuxów za coś takiego, no, to jest naprawdę super, no, ale adopt me. 300 robuxów za kostium. Halo, tu ziemia. Naprawdę, trochę przesada to jest, naprawdę. Jeżeli uważacie, że to jest za drogie, napiszcie w komentarzu za drogie. W każdym razie, no, ja uważam, moi drodzy, szczerze powiedziawszy, naprawdę szczerze powiedziawszy, że to jest po prostu za drogie. W sensie, naprawdę to powinno kosztować maksymalnie 100 robuxów. Ale ja na przykład nie mam 300 robuxów, żeby wydawać na naprawdę fajne ubrania, ale no niestety są strasznie drogie. Więc no, moi drodzy, może już tutaj dosyć użalanie się, że ale panie, drogo tu, jak tu drogo. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tak narzekać. W każdym razie, dzisiaj sobie pomyślałem, że zrobimy coś zwariowanego. I moi drodzy, pomyślałem, że zaczniemy taką małą serię z wyzwaniami od was. Czyli, moi drodzy, jeżeli macie jakieś wyzwanie dla mnie, to napiszcie pod tym odcinkiem w komentarzu jakieś wyzwanie, które chcielibyście, abym ja zrobił w Adopt Me. I mogą to być, moi drodzy, najmocniejsze wyzwania. Więc co wam tam przyjdzie do głowy, to możecie napisać. A ja, moi drodzy, postanowiłem poszukać pierwszego komentarza pod ostatnim filmem, gdzie, moi drodzy, ktoś by mi dawał ewentualnie jakieś wyzwanie, albo po prostu coś by mi kazał zrobić. I pomyślałem, że właśnie to zrobimy. Więc, moi drodzy, coś czuję, że naprawdę to będzie coś dziwnego. Zaraz w ogóle zobaczę, jaki to będzie komentarz, ale mam nadzieję, moi drodzy, że to nie będzie coś w stylu oddaj najlepszego peta komuś za darmo, albo po prostu coś takiego. Mam nadzieję, że to nie będzie, ale zobaczymy zaraz. Uwaga, zaraz zobaczę, co takiego tutaj mi napisali, moi drodzy. O kurczę, moi drodzy, to był zły pomysł, moi drodzy. Pierwszy komentarz, jaki znalazłem, to jest: wymień najdroższego peta, masz dwie próby. Czyli w trakcie dwóch trade'ów muszę wymienić mojego najdroższego peta. Czyli generalnie, moi drodzy, mam dwa trade'y na to, żeby się wymienić i muszę w którymś z tych trade'ów zaakceptować tą ofertę. To jest naprawdę mega niebezpieczne, słuchajcie. Ja nie wiem, jaki jest mój najdroższy pet w ogóle, zobaczymy może. Mój najdroższy pet to jest chyba, no nie wiem, chyba ta złota biedronka, moi drodzy. Albo złota biedronka, albo ta pszczoła.
Albo może Robodog, nie wiem, w sumie nie, chyba ten żółw, słuchajcie. No nie wiem, ja się boję naprawdę, nie, to tak nie można. Dobra, słuchajcie, wymienimy. Tak się stało, będę teraz chodził do ludzi i pytał i w takim razie proponował im jakieś wymiany. Więc słuchajcie, moi drodzy, naprawdę troszkę się boję, ponieważ nie, słuchajcie, ja nie poświęcę na pewno mego żółwia ani pszczoły, to jest za drogie, no. Na pewno tego nie poświęcę, mowy nawet nie ma. Nie, to jest już, to jest jakaś przesada w grze. Czemu ja tak mówiłem, bo to kiedy mi naprawdę będzie kosztować. Dobra, słuchajcie, zrobimy inaczej. Ja się może wymienię. O wiem, moi drodzy, jako że. O, za Robodoga. Dobra, słuchajcie, za Robodoga się wymienię. Zobaczymy w takim razie. Mam nadzieję, że nic. A bo widzicie, to ja mam pomysł. Za Robodoga i do tego jeszcze dorzucę pszczołę Fly, czyli moi drodzy, w sumie to będzie ponad 1000 robuxów, ponieważ Fly i ten Robodog, dobra. A dobra, mamy jakiegoś trade'a, więc zobaczmy, zróbmy sobie z nim trade'a. Więc zobaczmy, w ogóle ja w takim razie daję, moi drodzy, Robodoga i pszczołę latającą, to jest zły pomysł. To jest zły pomysł, nie! Nie, nie wymienię się za to, nie ma bata, moi drodzy, nie. Nie, słuchajcie, nie, naprawdę, wiecie, mam o tyle dobrze, jeżeli ta osoba coś da głupiego, czego ja bym nie chciał, to ja mogę teraz to odrzucić i następnego trade'a wziąć. Ale później już nie mogę tego zrobić, więc będę musiał zaakceptować, albo przyjmuję tego trade'a, takiego jakim jest teraz, albo próbuję jeszcze raz i mam nadzieję, że ktoś mi da coś lepszego, ale jak mnie da coś lepszego, to jest mój koniec, autentyczny to jest mój koniec. Dobra, słuchajcie, zrobimy inaczej, wiecie co, nie, ja tego nie przyjmę, bo to sporo rzeczy, ale no, ale... Nie, moi drodzy, nie mam psychy, żeby to zrobić. Nie, kurczę, nie, dobra. Jeszcze jednego trade'a. Nie, dobra, tego już nie. Z kimś innym zrobimy trade'a. Z Artemem zróbmy trade'a. Ma takie, moi drodzy, tutaj tęczowe włosy, słuchawy, ma jakieś tutaj bitsy. Okej, mamy trade'a z Artemem. Proszę, Artem, proszę cię, serio. Ja naprawdę, ja nie mogę teraz, nie mogę nic zrobić. Ja nie mogę naprawdę nic zrobić. Proszę cię, Artem, nie akceptuj, daj coś tutaj. Artem, daj coś. Bo jeżeli nic nie, to będę musiał to zaakceptować. Artem, nie! Ice Cream Rattle, nie! To są żarty, no nie, to są naprawdę żarty, nie, proszę, proszę cię, Artem, daj coś jeszcze, nie. Zdeklinował, naprawdę, już chciałem to akceptować. Dobra, zrobimy tutaj ktoś po rosyjsku, ma jakiś silnik trade'a, zrobimy, dobra, słuchajcie, zrobimy Jana 356. Naprawdę, gdyby on tego nie zdeklinował, to bym przycisnął naprawdę akceptuj, naprawdę, jak była, kocham, teraz to zrobimy, dosłownie. W takim razie teraz, żeby nie było tutaj żadnych tych, o, Lena, może tutaj, ma już trading license, więc wie jak się tradeować, zobaczcie, tutaj trading license, no nie, zdeklinowała. TikToker, zobaczmy, moi drodzy, no muszę z kimś się wymienić. Dobra, słuchajcie, teraz błagam cię. Uhuhu, Frost Fury, dobra, nie, nie zaakceptuję chyba, nie ma bata. Dobra, ja to daję, zobaczmy. No i zdeklinowała, kurczę, naprawdę, nie. Dobra, mamy kolejnego trade'a, moi drodzy, teraz naprawdę, proszę, proszę naprawdę, błagam cię, Jamniczek890, jeżeli to oglądasz, to błagam, nie dawaj mi tylko jakiegoś komona zwykłego, bo jeżeli nie, to ja będę musiał to zaakceptować i to właśnie teraz, moi drodzy, nie. No to nie! Dobra, akceptuję, nie ma bata. Albo ona akceptuje. Dobra, może coś da, błagam cię, daj coś. Daj coś, Jamniczek. Dobra, akceptuję to. Dobra, moi drodzy, nie, niestety nie mogę, no bo... Nie, co ja zrobiłem? Ja właśnie komuś oddaję 1000 robuxów, co jest ze mną nie tak, moi drodzy? Nie, nie, już, nie, mam dosyć tych wyzwań, nie, naprawdę, co to w ogóle ma znaczyć? Nie, proszę, naprawdę, proszę, nie, naprawdę, błagam ci, Jamniczek, zdeklinuj to, zdeklinuj! Nie akceptuj tego, proszę cię, Jamniczek, nie... Nie, moi drodzy, ja... Nie... To koniec, ja wychodzę.